Dzień dobry, panie Piotrze. Dzisiaj spotykamy się ponownie w mieście Biała Podlaska. Ja już dałem taką krótką zapowiedź wcześniej, że to nie chodzi w tym momencie o blokowanie jakichś wielkich miast i regionów, ale chodzi o to, żeby o was nie zapomnieć i o waszych postulatach. Zgadza się. Rolnicy nadal walczą. Proces się nie skończył ze względu na to, że w naszej sytuacji nie zmienia się nic, a wręcz ona się pogarsza przez obecną suszę bądź nawałnicę. Część naszego województwa została zniszczona przez grad, została zniszczona przez nawałnicę. Tutaj natomiast na naszym terenie występują ogromne susze, gdzie zboża wysychają na pniu, więc zbiory będą dużo, dużo niższe od zakładanych. Ceny na chwilę obecną są no po prostu śmieszne, urągające naszej pracy, gdzie patrząc w niebo z niepokojem, ten deszcz niestety no nie nadchodzi. To potem odbije się też na cenie produktów spożywczych, za których wysokość zapewne będą winiani rolnicy, chociaż tak naprawdę od nas tutaj nic nie zależy, bo ceny w skupach są przerażająco niskie, natomiast ceny na półkach sklepowych są wysokie. Czy ja dobrze rozumiem, zresztą chyba Ameryki nie odkryje, procesy legislacyjne polskich rządów nie nadążają za tym, co dzieje się w rolnictwie? W ogóle nie nadążają, tym bardziej tworzone są kolejne ustawy, kolejne przepisy, w ogóle oderwane od rzeczywistości, bo zamiast spędzać czas na polach i pracując, wytwarzając tą żywność, coraz więcej czasu musimy spędzać nad robotą papierkową, że tak powiem, bo przepisy, które są nam narzucane, są wymyślane przez ludzi, którzy nie mają pojęcia żadnego o rolnictwie, którzy podejrzewam, że nigdy na polu nie byli i nie mają z tym nic wspólnego. Coraz większe obostrzenia, do tego nakazuje się nam konkurować z krajami, gdzie tych przepisów, tych obostrzeń i tych wymogów w ogóle nie ma. Skromnie dzisiaj, ale jak przebiegła ta akcja? Dzisiaj tak, skromnie jest nas delegacja, w zeszłym tygodniu było, dwa tygodnie temu, przepraszam, było nas trochę więcej, dzisiaj jest nasz mniejsza delegacja, ze względu na to, że no musimy pracować na polu, więc jest nas kilka ciągników. Przebiegło to spokojnie, jak co tydzień, to nie polega to na tym, że mamy blokować ruch, że mamy utrudniać życie mieszkańcom Białej Podlaskiej. Chodzi o to, żeby uświadomić im, że rolnicy nadal walczą i uświadomić też ludziom to, że to, co się dzieje, ten cały Zielony Ład, bardzo mocno ich dotknie. Dotknie ludzi niezwiązanych z rolnictwem tak naprawdę, ze względu na to, że niedługo będą musieli wydać krocie na tak rachunki za energię elektryczną, jak i na ocieplenie i termomodernizację swoich domów, a jeżeli nie będzie ich stać tego zrobić, to zostaną po prostu z tych domów wysiedleni. I to jest największy problem tego, że ludzie nie mają tej świadomości na chwilę obecną. Czarny scenariusz przez pana Piotra kreślony, mam nadzieję, że się nie spełni. Miejmy taką nadzieję. Natomiast też zapytam o was, czy powoli nie czujecie takiego zmęczenia materiału? Powoli tak, odczuwamy zmęczenie materiału, bo no, ta walka trwa już od bardzo długiego czasu i tak naprawdę w pewnym stopniu przypomina to walkę z wiatrakami. Natomiast nie poddamy się, nie możemy się poddać. Od tego zależy tak samo nasz los, jak i los naszych dzieci. Jak te akcje będą wyglądały w przyszłości? W przyszłości te akcje będą wyglądały tak jak mniej więcej tak jak w tej chwili. Stawiamy teraz bardziej na akcje informacyjne, czyli edukowanie, uświadamianie ludzi w tym, że Zielony Ład dotknie nie tylko nas jako rolników, nas już zresztą bardzo mocno dotyka. To, co wjeżdża na chwilę obecną z Ukrainy, co jest nam serwowane przez niektóre wielkie koncerny, odbije się to bardzo na naszym zdrowiu, a przepisy Zielonego Ładu odbiją się bardzo mocno na naszych portfelach. Takie przejazdy raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu? Dwa razy w miesiącu, teraz planujemy kolejny troszeczkę wcześniej, ze względu na to, że 4 czerwca jest protest ogólnoeuropejski w Brukseli, rolników europejskich. My chcemy tutaj zrobić akcję informacyjną w naszym mieście, będziemy na ten temat rozmawiać z władzami miasta.